Witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej relacji z kempingu Hellas, położonego na półwyspie Pilion nad piękną zatoką, gdzie przeżyliśmy też mały sztorm, oraz miejscowości Cato Gezza. Miejscowość jest położona nad samym morzem, a z kempingu w ciągu kilku minut wychodzi się piękną promenadą wzdłuż plaży. Mieliśmy szczęście trafić na święto miasta połączone z fiestą i wieczorną muzyką na żywo. Relacje z tego wydarzenia pokazujemy na naszym filmie. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy na kempingu Hellas w Grecji, koło Volos. Kemping ma recepcję, sklepik, restaurację, bardzo dobrą i malutką plażę, na którą właśnie idziemy. Obok jest drugi kemping, który też korzysta z tej samej plaży, ale jak są obok, to muszą konkurować. Kemping ma chyba najczystsze łazienki, najlepsze ze wszystkich kempingów, jakie widzieliśmy w Grecji, także to na plus. Plaża jest dosyć wąska, jest girkowata, ale no, woda była ciepła. Niedaleko Cato Gezzi miejscowości są jakieś restauracje, jest sklep spożywczy. Tawerna, no, obok nasz kamperek, ale tawerny o 10 zamykają, więc da się spać. Recepcja, mini market, idziemy dalej, blok sanitarny. Stare oliwki i platany dają trochę cienia. Część pojazdów stoi w pierwszej linii brzegowej, część dużo dalej na tarasach. Nam się udało dostać miejsce drugiej linii brzegowej. Istny Armagedon od rana. Dzisiaj od rana budzimy się i plaży nie ma. Tak wygląda promenada z kempingu do miasteczka w czasie tego sztormu. Zobaczcie, ile kamieni narzucało na drogę. No, czekamy, żeby przejść. Leszek poszedł. Wieczorny spacer.
Witamy na wieczornym partnerstwem Dallas. Do miasteczka jest sklep spożywczy. Zobaczymy, co tam będzie. Jeszcze restauracyjki na nabrzeżu czynne, ale my już po kolacji. Przy morzu, jakby się uprzeć, to jest trochę opuszczonych domów. Może niektóre są na sprzedaż nawet. Jakby ktoś wyremontował z ochotą te gradobicie, to miałby przy samym morzu. A tam chyba jakaś festa będzie, albo impreza. I w miasteczku będzie fiesta dla wszystkich, więc około 10 w nocy przyjdziemy. Zobaczymy, co to będzie za jakaś grecka muzyka, a może jakieś jedzenie się załapiemy. Trafiliśmy chyba na jakąś mszę w kościółku. Gdzie sporo ludzi przyszło lokalnych. Great food. Thank you. Idziemy się, zobaczymy do sklepu spożywczego. Może będzie otwarty, a może nie. W Grecji trafiliśmy na święto miasta, jest impreza, wszyscy ludzie z miasteczka chyba są na nabrzeżu. I my w tym wszystkim. No i my w tym wszystkim, coś też do picia i jedzenia sobie zaraz zamówimy. Mamy kolejny dzień, jest niedziela, jedziemy tym razem do Aten. Mamy szczęście, że jedziemy w niedzielę, to przynajmniej nie ma korków na autostradzie, która niestety jest częściowo wyłączona z ruchu, bo jakieś trwają prace. Wyjechaliśmy z półwyspu Pilion, gdzie mieliśmy około do Aten, mieliśmy około 340 km do Aten. W tej chwili mamy 277 km drogi i pokazuje nam czas dotarcia 13 godzina 34. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jakie piękne góry i do morza schodzące. Prawie jak w Norwegii, fiordy. Strasznie wieje czołg.
dać mocno koszarkę na boki. Może fakt, że jedziemy między morzem i tutaj przy górach, i to wszystko ma wpływ, ale ogólnie ostatnio mieliśmy sztorm na Pilionie i może to są efekty dalej tej pogody. No ja trzeba mocno uważać. Mhm. Już. No i znowu miejsce poboru opłat, co paręnaście, paręcie kilometrów jest płatnica, trzeba się zatrzymywać, płacić. System jak zakulać świeczkę, jakby nie mogli zrobić tego bardziej nowoczesnego rozwiązania jakiegoś. Ale trudno, musimy jechać i płacić. I znowu płacimy 5 euro. Wcześniej było prawie 10. Piękna droga, jeszcze raz powtarzam, kolor wody niesamowity. I ciągle tylko mamy przystanki do płacenia. To 4 euro, to 5 euro, to 10 euro prawie. Patrzymy, kiedy kolejne będzie. To jest wada niestety autostrad w Grecji, że ciągle są te przystanki do płacenia. Dobrze, że ruchu nie ma, to korków nie ma. I kolejne 10,50. Poprzednio też kolejne było 10,50, czyli ciągle płacimy, płacimy. Już chyba nazbierało nam się ze 100 euro albo i więcej płatności za autostradę. Przejechaliśmy ile? Około 40 km, nie? I znowu płaciliśmy. Czyli gdzieś w granicach 40 km autostrady co 40 mamy płatność. Płacimy po 10,50 euro za kampera, także wiecie, się nazbierało tych kosztów. Na koniec podliczymy. I powiemy, ile wyszły nam autostrady. Zostało nam 33 km do Aten. I przed nami takie wzgórza, gdzie widzimy pozostałości po pożarze. Wypalone takie wzgórza całe. I znowu toll station. I znowu będziemy płacić po 10,50. A zaraz mamy już do Aten tylko 30 km, to mamy nadzieję, że to już będzie ostatni toll do płacenia. Tak wygląda przy Atenach organizacja płatności. No, na szczęście niedziela, więc takiego ruchu nie ma i nie ma aż takich kolejek. No, płacimy teraz 8 z kawałkiem. Witajcie ponownie. Już wjeżdżamy do Aten. Mamy około 10 km. Na razie są przedmieścia. Dojeżdżamy zaraz na kemping. Kemping nazywa się Atina. Stamtąd będziemy wjeżdżać do centrum Aten, do zwiedzania albo środkami lokomocji publicznej, albo taksówkami. To na razie tyle informacji. Cześć. Tak żyją Ateny nocy. Znaczy jedzą, piją i chodzą. No a co mają robić innego?